Witamy, witamy, Karol Rogowski. Jest bardzo przyjemnie, zaczynamy sobie temacik fajny, nowy, przyjemny, mianowicie praca, moc, energia, brakuje tylko amfetaminy, ale to nie w tych czasach, nie, jesteśmy trochę za młodzi jeszcze. Dobra, zanim powiem trochę dalej, to przejawi nam się pewne nazwisko. Może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to jest nazwisko, ale na pewno już obiło ci się o uszy coś takiego jak Joule, tak? I nie mylić z Joule'em, bo wszyscy zawsze mówią Joule, hehe, jest nagle, tak, bo ktoś sobie rzuci na całą klasę Joule. Dobra, Jotka, to było Joule. Zanim jakby cokolwiek powiem dalej, to ja lubię sobie czasem tak jakby pomyśleć o tym, kto to wymyślił, co robił, kim był, tak, może akurat był jakimś fajnym człowiekiem. Jak już tutaj było o Newtonie, to teraz powiemy sobie trochę o Joule'u. Dobra. Joule, sam gość jako człowiek nazywał się James Prescott Joule. Żył 1818-1889 zmarł, coś takiego, czyli XIX wiek mamy, tak? I to, co czytając jego biografię, najbardziej rzuciło mi się do mózgu, o, na łeb, to było to, że jak miał 19 lat, to pracował w browarze, czyli na pewno miał już fajnie, i był jednocześnie fizykiem amatorem, mając 19 lat wymyślił jakiś tam silnik elektryczny swojego własnego inwentarzu? Tak, tam, inwencji. Natomiast mając 22 lata, wymyślił tak zwane prawo Joule'a, które czasem zwie się również prawem Joule'a Lenza. O co w tym chodzi, to teraz jest za wcześnie, żebym wyjaśniał, ale chcę powiedzieć, że coś takiego wymyślił, że ciepło wytwarzane przez prąd elektryczny równe jest proporcjonalne do oporu, kwadratu natężenia prądu i czasu, przez jaki ten prąd przypływa. Dobra, nieważne o co w tym chodzi, ale jak miał 22 lata, to coś takiego wymyślił, tak? I to było jeszcze w roku 1800 którymś tam. Czyli no, następnym takim gościem, o którym warto jest wspomnieć. Dobra, na podstawie jego właśnie nazwiska wzięła się ta jednostka. Po polsku ona się zapisuje w ten sposób. Joule. I nie mylić z Joule'em. Dobra, zaraz sobie przejdziemy do wprowadzenia teoretycznego, bardzo ładnego do tego zagadnienia. Kontynuujemy. Praca. Praca z niemieckiego to było jakiś tam Arbeit czy coś. Dobra. Praca W z angielskiego work. To bardzo często te oznaczenia z angielskiego sobie nawjeżdżają. Work, praca. Dobra, co to jest praca? Praca jest to, ze wzorku korzystając, iloczyn siły i przemieszczenia ciała. Przy czym pamiętam, że są takie trzy warunki, żeby praca nastąpiła. Pierwszy warunek to na ciało musi działać siła. Pod wpływem działania tej siły, to jest już drugi, pod wpływem działania tej siły ciało to musi ulec jakiemuś przemieszczeniu. I warunek trzeci. Kąt między działaniem tej siły, a między przemieszczeniem ciała nie może być równy 90 stopni. Dobra, ja teraz dopiszę od razu do czego. Przepraszam, nie równa się a razy kosinus alfa. Dobra, od razu tutaj wykresik kosinusa, żeby nie było, pach, 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 pach. W 90 stopniach, czyli w pi pół, mamy 0. Tak, to pamiętać trzeba o kosinusie, że jest w 90 stopniach 0. I teraz tak, pierwsza rzecz, na ciało musi działać siła. Dlaczego na ciało musi działać siła? No bo jeżeli siła nie działa, no to nie może się przemieścić, czyli nie zachodzi nic, tak? Dobra, czyli to już jest załatwione. Dwa, pod wpływem działania tej siły ciało musi ulec jakiemuś przemieszczeniu. Dobra, załóżmy, że ja w tym momencie robię coś takiego. Tak, poproszę cię tutaj pod kątem troszeczkę. Włożę długopis w kieszeń. Dobra, próbuję popchnąć ścianę, prawda? Działam jakąś tam siłą, ale w tym momencie, nawet jeżeli coś się zapieram butami i próbuję tą ścianę przepchnąć z całej mojej siły, to się nic nie dzieje, prawda? Czyli pod wpływem działania tej siły moje ciało w postaci ściany, tablicy, czy nie wiem, domu obok nie ulega przemieszczeniu. Czyli ja choćbym, nie wiem, się zapocił, tak, tutaj miał pełne kałuże pod pachami i tak dalej, to jeżeli pcham ścianę, ale ona się nie przemieszcza, to nie wykonuje pracy pod względem fizycznym. I trzecia rzecz, to ten kąt nie może wynosić 90 stopni. Taki przykład z życia. Kiedy kąt wynosi 90 stopni między działającą siłą a przemieszczeniem ciała? Dobra, ja sobie tutaj, o, wydzielę kawałek przestrzeni. Tutaj ze szkoły artystycznej jakiegoś sobie ziomeczka narysujemy, prawda? Załóżmy, że on niesie, dobra, niech będzie, że kobieta, uszy. Kobieta, niech będzie, że nie wiem, mama, niesie torbę z zakupami. To jest ukłon w stronę wszystkich mam, które noszą torby z zakupami. Niesie torbę z zakupami. Ona, niosąc tą torbę z zakupami, przede wszystkim tak, w dół działa siła Q, bo ściąga nam tą torbę do ziemi, natomiast my równoważymy tą siłę Q, działając jakąś siłą tą naszą równoważącą, tak, siłą reakcji do góry. I w tym przypadku nasze siły działają w pionie, prawda? Nawet jeżeli ta torebka się o taką macha tam troszeczkę, to te siły działają w pionie, a przemieszczenie następuje w tym kierunku, czyli tu jest nasze S. Czyli kąt między jednym a drugim wynosi 90 stopni. I to jest kolejny przykład, kiedy nawet jeżeli przyniesiemy 150 kg bułek ze sklepu, tak, niosąc w ten sposób
idąc troszeczkę do przodu, ta siła działa nam do dołu, my się przemieszczamy w tym kierunku i z tym zwrotem, to jeżeli kąt wynosi między siłą a przemieszczeniem 90 stopni, to choć nie wiem, jakbyśmy się zmęczyli, to pod względem fizycznym, czyli z punktu widzenia fizyki, ta nasza praca nie została wykonana. Okay? Czyli jeszcze raz, na ciało musi działać siła, pod wpływem działania tej siły ciało musi ulegać jakiemuś tam przemieszczeniu i kąt między przemieszczeniem a działającą siłą nie może wynosić 90 stopni, to jest trzeci warunek. Okay. Było jeszcze coś takiego, że ta siła musi działać o kierunku jakimś takim poziomem na przykład, o zwrocie zgodnym ze zwrotem przemieszczenia i załóżmy, że ta siła jest stała. To jest przypadek, kiedy ta siła jest stała. Ja narysowałem sobie od razu wykres na F od S. Tak? F od S, czyli siłę od drogi. Jeżeli siła na działającej naszej drodze, na naszej drodze działa w sposób stały, czyli ma tą samą wartość, tam kierunek, zwrot i tak dalej, to możemy to sobie narysować w ten sposób. Teraz ja to na moment zostawię, cofnę się do tego wzorku, W równa się F razy S. Czyli praca równa się F, czyli siła, razy S, czyli to przemieszczenie, droga, razy kosinus kąta między jednym a drugim. Okay? To jest takie czasem rzadko podawane, ale często jest. To trzeba zapamiętać. I jednostka. Jednostka naszej pracy, czyli W w nawiasach kwadratowych, równa się Newton razy metr, brawo, Newton razy metr, równa się Joule. Jednostką pracy jest Joule. Tak samo jak była jednostka energii, to też był Joule. Ale to będzie potem. Równa się. Ja teraz to sobie rozpiszę, żeby nie było tak, że któryś z Was zobaczy jakiś tam dziwny taki zapis i pomyśli sobie, o co w tym chodzi. Joule. Rozpisujemy. Newton to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, natomiast droga to jest metr. Czyli mamy tutaj metr podniesiony do kwadratu. Czyli sam Joule po rozpisaniu to jest kilogram razy metr kwadrat na sekundę kwadrat. Dobra. To jest ustalone. Tu jeszcze mamy taki tam hipotetyczną sytuację przemieszczania sobie naszego klocka siłą F na drodze S. Na podstawie tej możemy policzyć pracę. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Wspomniałem w którymś z filmów, że w przypadku, kiedy mamy jakiś wykres dwóch rzeczy, które pomnożone przez siebie dadzą coś, co jest naprawdę w miarę logiczne, czyli na przykład był wykres, bardzo ładnie, V od T, był wykres V od T, i wiemy, że iloczyn V i T daje nam drogę, to jako pole pod wykresem mogliśmy policzyć tą drogę, tak? Tak samo jest w tym przypadku, jeżeli mamy wykres F od S, to pracę możemy policzyć jako pole pod tym wykresem. No oczywiście będąc w liceum, to wiadomo, że ten wykres musi wyglądać jakoś ładnie, tak? Albo tak, bo jeżeli będziemy mieli pracę w ten sposób, no to raczej jej nie policzymy, tak? Dobra, czyli dla przypomnienia jeszcze raz, jeżeli mamy wykres dwóch wielkości, których iloczyn daje nam jakiś logiczny, sensowny wynik, to poprzez policzenie pola pod tym wykresem możemy policzyć tą właśnie wielkość, która jest sensowna dla iloczynu tych dwóch, czyli dla mnożenia, prościej mówiąc. Więc F razy S to jest praca, czyli jak policzymy pole pod wykresem F od S, to otrzymamy pracę wykonaną przez tą siłę na tym dystansie. Dobra, przechodzimy do części następnej. Polecimy sobie dalej przez kolejne przypadki, jakie mogą wystąpić tutaj w naszym liceum. Okay. Może być to taki przypadek, że siła, która działa na nasze ciało, nie jest stała, tylko w zależności od tego, jak rośnie przemieszczenie, to ta nasza siła nam też wzrasta. To jest narysowane tu. Wykres przypomina wykres na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym, tak? Czyli V od T rosło w ten sposób. Dobra. Czyli tak, mamy siłę rosnącą z każdą metrem przybytym, czyli jak dalej pchamy, to pchamy coraz mocniej, to można w ten sposób sobie zobrazować. I w tym przypadku jak najłatwiej jest policzyć pracę wykonaną przez tą siłę. W równa się pole pod wykresem, czyli to, razy jedna druga, bo pole trójkąta to było jedna druga, a podstawa razy wysokość, tak? Czyli to, razy pół. Czyli jedna druga F razy S. W tym przypadku siła jest zmienna, to jest jeszcze taki tam wyjąteczek. Drugie, co jeszcze chciałbym tutaj pokazać, to jeżeli ciągniemy na przykład ciało pod kątem alfa do poziomu, tu mamy ludkę, który ciągnie skrzynkę na sznurku, sznurek, do poziomu, siłą o wartości F, to praca wykonana w tym przypadku równa jest składowej poziomej, czyli może nie to, że poziomej, składowej, która ma ten sam kierunek, jak kierunek naszego przemieszczenia, czyli że on by ciągnął w ten sposób, aż to, żeby się poruszało do góry jakimś cudem, po szynach, nie wiem, to wtedy praca wykonana byłaby równa siła, która jest równoległa z naszym przemieszczeniem, czyli jak mamy przemieszczenie tam, to siła musi być też tam, czyli siła, która jest równoległa z naszym przemieszczeniem, razy to przemieszczenie. Czyli w tym przypadku jest to F razy kosinus alfa razy S. Dobra, teraz możesz się zapytać, skąd ja wziąłem to F sinus alfa, F kosinus alfa. No, idąc w miarę dalej, można już bardzo szybko zapisywać te wzorki, wiedząc, co jest co. Sinus alfa to jest ta wartość do F, czyli to będzie F sinus alfa, po przekształceniu od razu widać. Tak samo kosinus alfa to jest to do tego, czyli to jest F kosinus alfa. No, w miarę biegłości obliczeniowej dojdziesz do tego, także się nie przejmuj. Dobra, teraz
Widać też jednocześnie te f kosinus alfa, tak? Że jeżeli działamy pod jakimś tam kątem, to trzeba uwzględnić ten kosinus, który ja podawałem wcześniej. Dobra, no jeszcze tutaj dobra. To omówiliśmy, więc ziomeczek jest zadowolony, super happy. I teraz możemy przejść jeszcze dalej tam, to co sobie wypisałem. Co się stanie w momencie, kiedy my będziemy działali siłą na przykład w tamtą stronę, a skrzynia będzie jechała w tą. Czyli dla przykładu stoimy na równi pochyłej, tak, coś nam zjeżdża na twarz, my próbujemy to zatrzymać, takie w kreskówkę, to było takie kurczę fajne, że nie próbowali coś zatrzymać i otaka ostawiał ten się, a jechał sam do tyłu, nie? Mimo że stał w ten sposób, to jechał do tyłu, zawsze tak dziko wyglądało. No ale dobra, czyli tak, jedzie skrzynia na nas, my próbujemy ją popchnąć w tamtą stronę, ale tak naprawdę jedziemy tam, w drugą. To wtedy mamy kąt między jednym a drugim równy 180 stopni, kosinus, już tutaj starłem, o, kosinus 180 stopni to jest minus 1 w tym miejscu, czyli kosinus alfa to jest minus 1 w tym przypadku, więc sama praca jest ujemna. Czyli jeżeli siła działa nam przeciwnie niż my otrzymujemy przemieszczenie, to praca jest ujemna i jeszcze raz to samo, jeżeli kąt wynosi między jednym a drugim 90 stopni, czyli jesteśmy tu w kosinusie, to praca nasza wynosi 0. Ok. Co to jeszcze tak czasem się zdarza, a na co zwracać uwagę masz, drogi tutaj słuchaczu, to bardzo często się pojawia w zadaniach jakichś takich teoretycznych, czyli jaka będzie praca, jeżeli srata tata, tu kąt 90 stopni. Czyli praca, jeżeli jest 90 stopni, to trzeba, o, ruszyć banią, au, ruszyć banią i zastanowić się, co tutaj może zajść, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o czym mówi Joule? Bo czasem się pojawiają takie pytania, o czym mówi Joule? Joule jest to praca, jaka zostanie wykonana przez siłę 1 newtona na drodze 1 metra, tak? Czyli W równa się F razy S, tutaj tego na minusa na razie wyobraźmy sobie, że nie ma. W równa się F razy S, czyli praca jednego joula jest to praca, która została wykonana przez siłę 1 newtona na drodze 1 metra. Bardzo często też są takie pytania i jeżeli nauczysz się opisywać wzory słownie, to będzie fajnie. Dobra, zaraz sobie przejdziemy do mocy. To wjeżdżamy sobie z watem. Wjeżdżamy z watem. Od razu mówię, wat to nie jest Wojskowa Akademia Techniczna, żeby tutaj się nie myliło. Bo jak wstukałem w Google wat, to mi wyskoczyło Wojskowa Akademia Techniczna, dopiero potem była ta jednostka. Dobra, moc mechaniczna. Ja na początku powiem, że moc to jest iloraz pracy i czasu. Iloraz, czyli dzielenie. Tak, czynnik, czynnik, ilo, czyn dzielny, dzielnik, dzielna, dzielnik, iloraz. Dobra. Moc, czyli power, tak jak power, dobra, w ten sposób można coś zobrazować, to jest praca przez czas, tak? Jednostka w nawiasach kwadratowych to jest joule przez sekundę, czyli watt. Po rozpisaniu, tutaj znowu, żeby wszystkim tam jakiś taki się zrobiło mindu, tutaj się nie pokrzaczył trochę, to jest kilogram razy metr kwadrat na sekundę kwadrat przez sekundę, czyli kilogram metr kwadrat na sekundę do trzeciej. Szczerze, to w sumie przez całą fizykę są jeszcze gorsze jednostki, także spoko. Dobra, to jest watt. Co jeszcze takiego? Ten wzór jest na moc średnią przy założeniu, że siła działająca na ciało się nie zmienia proporcjonalnie do czasu, czyli przez cały czas jest stała tam mniej więcej. I jest jeszcze coś takiego jak moc w ruchu jednostajnym, czyli ten wzorek możemy sobie leciutko przekształcić w taki sposób. Piszemy wzór na moc, dobra, wzór na moc, to jest siła, nie siła, Boże, praca przez czas. Rozpisujemy to jako siła razy droga podzielona przez czas. I teraz można zauważyć coś takiego, że droga podzielona przez czas to jest prędkość. V to jest S przez T i po zapisaniu tego wszystkiego to jest F razy V. To jest tak zwana moc w ruchu jednostajnym. Dobra, i teraz tak z ciekawości jeszcze sprawdzałem po drodze, bo tutaj z mocy to jeszcze mogę powiedzieć ewentualnie, że 1 W, tak jakby się tam pisało, nie? Czy tam tak jak z tym joulem było, 1 W to jest praca jednego joula wykonana w ciągu jednej sekundy. To jest moc odpowiadająca pracy jednego joula wykonana w ciągu jednej sekundy, lub jak ktoś chciałby być bardziej dokładny, to jest praca wykonana na 1 metrze przez siłę 1 newtona w czasie 1 sekundy. To już by było super tak w ogóle. Okej, natomiast zastanawiałem się, czy watt to był koleś. Okazało się, że watt to był koleś. Watt powstało dzięki nazwisku Jamesa Watta. Tutaj taki typek. I teraz to, co mnie trochę zdziwiło. Watt, ten gość, zmarł w roku 1819, czyli rok po tym, jak urodził się Joule. Czyli Watt został wymyślony wcześniej niż Joule. To jest tak trochę śmiesznie. I szukaliśmy w sumie, czy było może coś o nim ciekawego, czy pracował w jakiejś browarze, czy coś takiego, no był Szkotem. O, a propos takich ciekawych rzeczy. Czy coś takiego jeszcze o nim? W sumie nie pamiętam więcej. Szkot, inżynier, a coś tam z maszyną parową udoskonalał. To tyle o nim znalazłem. No i co? Zaraz sobie przejdziemy do sprawności. O. Przechodzimy do sprawności, nie jest to ani sprawność psychofizyczna, aktywność, tam coś tam, dobra. Sprawność. Pierwsza, co tutaj fajnie było wiedzieć, to jak to się czyta eta.
Eta, to co, wszystkie greckie powyginane krzywe literki. Zacznijmy może od kursu pisania tej litery, o, żeby było najfajniej, bo czasem takie już te krzywe, to niektórzy nie piszą, to może nie wiedzą. Dobra, ja napiszę tu. Etę piszemy na początku jak zwykłe N, czyli stawiamy pionową kreseczkę, jest pionowa kreseczka, a potem robimy taki o wygibas. Pyk. Jeszcze raz, pionowa kreseczka, pyk. Tam trochę najładniejsza już. Taka najbardziej artystyczna, taka. Jeps, dobra, pyk, tak wygląda tam mniej więcej. Takie N tutaj z wygibasem. Co to jest sprawność? Sprawność mówi nam o tym, jaka część energii, pracy bądź mocy dostarczonej do procesu zostaje wykorzystana i użyta. Czyli, dobra, dla przykładu, dostarczamy do gdzieś tam 100 dżuli, do jakiegoś procesu, proces wykorzystał 50, tak? Czyli w tym przypadku sprawność to jest 50 przez 100, czyli 50% albo 0,5, zależy kto jak woli. Czyli w tym przypadku sprawność, na czymkolwiek byśmy nie operowali, czy na mocy, pracy, czy energii, za energia będzie za moment, to za każdym razem sprawność to jest praca bądź moc bądź energia użyteczna podzielona przez energię, pracę bądź moc dostarczoną. OK, czyli jeszcze raz, użyteczne przez dostarczone, czyli to ile dany proces bądź sytuacja bądź nie wiem, cokolwiek wykorzystało z tego co daliśmy. To tak jakbyś dał dziecku, nie wiem, 2 złote i ono wydało złoty 50, nie? Czyli sprawność to było złoty 50 przez 2. O, najprościej. Dobra, o samej sprawności to jest tyle, natomiast ja tutaj chciałem jeszcze dorzucić inne jednostki, jakie czasem można spotkać tutaj o, w tym całym dziale i czasem funkcjonujących gdzieś tam w tym świecie rzeczywistym. Pierwsza to jest kilowatogodzina. 1 kWh to jest tam w prądzie na liczniki. Jak się naprawdę nudzisz, to możesz sobie skoczyć do szafki tam z licznikami, tam są kilowatogodziny. Możesz zwrócić sobie uwagę przy licznikach tam prądowych. I to jest tak, jak to rozpisywać? 1 to jest 1, kilo to jest 10 do trzeciej, watt to jest joule przez sekundę, a godzina to jest 3600 sekund. Sekundy z sekundami się skracają, otrzymujemy 3,6 razy 10 do 6 joule. 3,6 jest tutaj, tu jest 10 do trzeciej, tu 10 do trzeciej, 10 do trzeciej do kwadratu to jest 10 do szóstej. Nawet jak za szybko mówię, to myślę, że jeżeli ktoś ma podstawy, to i tak to załapie. Czyli 3,6 razy 10 do 6 joule. Ok. Potem mamy 1 mew i to nie jest 1 mew, że taki o, co tam się rysowało w podstawówce, tak? Jeszcze raz. O, że nie, to jakiś brzydki wyrzut. O, taka ładna mewa, to nie jest mewa. 1 mew to jest 1 mega elektronowolt. To rozpisujemy. Mega to jest 10 do 6, potem to, masz prawo jeszcze tego nie wiedzieć, to będzie dopiero potem, ale się nie przejmuję, to od razu podaję. Elektron to jest ładunek naszego elektronu, to jest 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, to będzie, nie wiem, kiedyś tam. Razy volt, volt to jest joule przez kulomb. I to, co bardzo często się myli ludziom, volt i watt. Watt to była jednostka mocy, a volt to jest jednostka napięcia bądź potencjału elektrostatycznego. Dobra. Na razie pamiętaj, że watt to jest jednostka mocy. O, o wacie już mówiliśmy. Dobra, jak to wszystko sobie zmiksujemy, skombinujemy, policzymy, to wyjdzie nam 1,6 razy 10 do minus 13 joule. I teraz następna rzecz to jest kaloria. Wiem, że kojarzy się dla tych wszystkich, którzy sobie robił tak, no nie? Dobra, kaloria to jest 4,186 joule i teraz tak tutaj trochę ten. Przejdźmy na przykład z życia. Ja wezmę mój obiekt doświadczalny w postaci jogurtu i pokażę, że takie coś faktycznie istnieje. Zakryję firmy, żeby nie było, że tutaj jest lokowanie jakiegoś produktu. Możecie zauważyć, że tam, gdzie jest napisane wartość energetyczna, mamy 322 kJ, czyli 776 kalorii. O. Możliwe, że to, co ja tutaj otrzymałem w szkole, było, może tam jest kilokaloria. Dobra, to, co ja otrzymałem w szkole, może być trochę źle, natomiast taki przelicznik gdzieś tam był. A to, co jest tutaj, to jest taki przykład z życia, że no, w sumie to nikt nie zwraca uwagi na to, że w jogurtach albo w innych takich rzeczach jest podana wartość energetyczna w postaci dżuli, ale jest to wartość energetyczna, ja zabieram nasz obiekt. Jest to wartość energetyczna, czyli za każdym razem jak mówimy o energii, to mówimy o czymś w dżulach, tak? Czyli w tym przypadku kalorie też mogą być. No i coś jeszcze dla fanów motoryzacji, moc, koń mechaniczny to jest w przybliżeniu 735 W. O. Co jeszcze? W dowodzie rejestracyjnym jest podawana moc samochodu w kilowatach bodajże. No, coś takiego. Tutaj te przedrostki, tylko ja może gdzieś zapinałem coś zapisać, zaraz jeszcze sprawdzę. O. Także co? Mamy też jeszcze inne jednostki, zaraz sobie przejdziemy bodajże do energii, o mocy i sprawności i o innych jednostkach to tyle. Energia kinetyczna. Dobra, co to jest energia kinetyczna? Chciałbym tak teraz przebiec w to i z powrotem, ale to po pierwsze będę wyglądał jak debil, a po drugie to no, nie mam miejsca, ale dobra. O, teraz mamy energię kinetyczną, nie? Żeby nie było. Dobra, energia kinetyczna. Energia kinetyczna sama w sobie jest związana z ruchem, tak jak można się domyślić po nazwie. A, to jest w ogóle pierwsza z energii, o której mówimy, potem jeszcze będą inne. Energia kinetyczna to wzorek mv² na 2, czyli masa razy prędkość podniesiona do kwadratu podzielone na 2.
Dobra, no jednostka energii kinetycznej to jest tak, kilogram razy metry na sekundę podniesione do kwadratu. Dwójki się w jednostkach nie pisze, bo nie ma jednostki 2, więc tu się po prostu pisze 1, o, w ten sposób, bo w mianowniku nie ma jednostki. Równa się kilogramy razy metry kwadrat na sekundę kwadrat, czyli po prostu joule. Okej, okay, jeszcze żeby zobrazować, bo bardzo często ludzie mają problemy z różnicą między tą energią kinetyczną a potencjalną. Kinetyczna jest tylko wtedy, kiedy ciało się porusza i ona jest niezależna od potencjalnej. Ciało może mieć jednocześnie i potencjalną, i kinetyczną, może mieć samą kinetyczną, może mieć samą potencjalną, tak? Czyli w tym momencie na przykład ma kinetyczną, najprościej. Bo się poruszało, zawsze kiedy się porusza ma kinetyczną. No i co? No, kinetyczna i tyle, to nic więcej nie ma do gadania. Zaraz przejdziemy do potencjalnej. Energia potencjalna. Energia potencjalna. Dobra, była kinetyczna, teraz jest potencjalna. Potencjalna to jak to wytłumaczyć tak, żeby ktoś zrozumiał, o co w tym chodzi? Potencjalna to znaczy, że ciało może mieć potencjał. O, potencjał. Ja mówi się o kimś, że ktoś ma potencjał wtedy, kiedy jest w stanie coś wykonać, nie? Czyli na przykład, o, ten młody ma potencjał, żeby walnąć drugiego w ryj. Nie, to jest zły przykład. Ma potencjał, żeby dostać dobrą ocenę. O, okej? Okay? Dobra. Więc ktoś ma potencjał, żeby dostać dobrą ocenę, to nie mówi się o nim, że jest potencjalny, nie? Wyobrażacie sobie taką sytuację, przychodzi do szkoły i mówi nauczycielka do chłopaka, ale ty jesteś dzisiaj potencjalny, Grzesiek? Nie, nie ma czegoś takiego. Dobra. Czyli ktoś z energią potencjalną, czy energia potencjalna to znaczy, że ciało ma potencjał do wykonania czegoś. W tym przypadku potencjalna odnosi się do tego, że jest na jakiejś wysokości i może spaść. Czyli ma potencjał do tego, żeby spaść i walnąć kogoś w łeb, nie? O, dla przykładu. Dobra, czyli potencjalna jest związana z tym, że ciało jest na jakiejś wysokości. Jak ja nie lubię tych definicji. Definicja mówiła coś takiego, że energia potencjalna jest to energia związana z odległością między dwoma ciałami, gdzie jedno ciało jest ciałem, do którego się odnosimy, czyli w tym przypadku naszą Ziemię, a drugie ciało jest na jakiejś odległości od tego pierwszego ciała. Dobra, coś takiego. Czyli w tym przypadku my się odnosimy do Ziemi, nie? Jesteśmy na Ziemi, będąc na jakiejś wysokości, czyli ja chwilowo tutaj, czyli uwaga, trochę WF-u sobie się wkradnie, a zrobię tak. O, chwilowo miałem energię potencjalną, tak? Tam była przemiana między potencjalną i kinetyczną, ale potem będzie to dalej dokładniej o tym. Potencjalna ciężkości. No, skoro napisałem podpunkt A i ciężkości, to znaczy będzie jeszcze jakiś podpunkt B na pewno, jakaś inna będzie, ale na razie mówimy o ciężkości. Dobra, ja przejdę do wzoru. Wzór na energię potencjalną, to nie jest minus, tylko myślnik. Wzór na energię potencjalną to jest MGH. Skąd on się bierze? Bierze się z równoważności pracy i energii. Jest coś takiego jak równoważność pracy i energii, ale się zmachałem od tego skakania. Jest coś takiego jak równoważność pracy i energii. Polega to na tym, że jedno jest równe drugiemu, no ale dobra, o co w tym chodzi? My, mając ciało o masie m w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem grawitacyjnym równym g, podnosząc je na jakąś wysokość, dobra, jest ciało, nie? My to ciało chcemy podnieść na jakąś wysokość. Czyli w tym momencie ja robię tak. I to ciało w tym momencie ma energię potencjalną równą m, czyli masa tego ciała, razy g, czyli przyspieszenie grawitacyjne, razy h, czyli wysokość, na którym to ciało się znajduje. Skąd to się bierze, ta równoważność pracy i energii? Ja w tym momencie wykonałem pracę, podnosząc to ciało, równoważąc siłę grawitacji, czyli q, i podnosząc to na wysokość h, tak? Jak to rozpiszemy, to q równa się mg, czyli stąd się wziął ten wzorek, tak najprościej mówiąc. Czyli ja podnosząc ciało na wysokość h, wykonałem pracę równą mgh. No tak najszybciej. Dobra, a propos samej energii potencjalnej ciężkości, ja tutaj wypisałem dwa jakieś przypadki, o tym powiem zaraz. Ale zanim, to zrobimy sobie takie słówko wprowadzenia. Otóż istnieją tak zwane pola w fizyce. I nie jest to pole, że tam na wiosce, tylko pole, mamy pole centralne i pole jednorodne. Dobra, pole centralne i pole jednorodne. Oznacza to, jak my sobie patrzymy na dany układ. Czyli na przykład, czy odnosimy się do planety, będąc gdzieś tam w odległości, widzimy, że planeta jest okrągła, czy odnosimy się do planety, będąc na jej powierzchni. No i raczej będąc na powierzchni, no nie widzimy, że Ziemia jest krzywa, tak? Dlatego kiedyś myśleli, że jest płaska, bo nikt tego nie był w stanie zauważyć. I pole jednorodne jest wtedy, kiedy my znajdujemy się na Ziemi i patrzymy na tą Ziemię i ona jest płaska, tak? Więc ten wzór odnosi się do pola jednorodnego, czyli wtedy, kiedy znajdujemy się na Ziemi, która jest płaska, natomiast dalej przejdziemy za moment. Oj, sobie teraz zrobimy przerwę. W trakcie dokonywania tej przerwy, nie wiem, czy da się dokonywać przerwy, w trakcie dokonywania tej przerwy przeglądałem notatki, doszedłem do wniosku, że ta definicja jest tak genialna, że aż ją przeczytam. No. Dobra, brzmi, znaczy definicja. To, co teraz powiedziałem, jeżeli chodzi o tam, o co chodzi z tą pracą i energią, brzmi coś tak o. Praca siły zewnętrznej wykonana przy podnoszeniu ciała na pewną wysokość ruchem jednostajnym jest równa przyrostowi energii potencjalnej grawitacji. Ciało o masie m na wysokości h nad Ziemią posiada energię potencjalną grawitacji równą mgh. Dobra.
Mamy coś takiego, ja już wytłumaczyłem, skąd się bierze ta równoważność między pracą a energią. Tak? Jeżeli podnoszę ciało na jakąś wysokość, wykonuję pracę i ta praca jest równa tej energii na tej wysokości. Dobra. Powiedzieliśmy sobie o polu jednorodnym i o polu centralnym, że jest coś takiego, ale co to jest pole centralne, tak? Jednorodne, dobra, okej. Okay. Ten wzór działa wtedy, kiedy my zakładamy, że jesteśmy na niewielkiej wysokości nad ziemią. Co to jest niewielka wysokość nad ziemią? To jest około, nie wiem, do 5000 km. Niech będzie, o taką sobie przyjmijmy, nie? Każdy sobie przyjmuje inaczej, my sobie przyjmiemy tak. Dobra, czyli gdzieś tutaj nad ziemią, kiedy jeszcze wiadomo, że ta ziemia, nie, 5000 to jest za dużo. No. To samoloty już tak latają, to za dużo. Nie, to przegiałem trochę pałę. Dobra, to trochę niżej, no zajdźmy, nie wiem, do 500 metrów. Gdzie, no, że nie. Dobra, do takiej wysokości, gdzie widać, że ta ziemia jest jeszcze płaska, nie? Albo to się zaznacza w ten sposób, że H dużo mniejsze od R, czyli od promienia Ziemi, coś takiego. Okej, okay, czyli tutaj mamy sobie wysokość... Umiesz rysować, Karol, powiem ci, dobra. Mamy wysokość H, pole jednorodne, czyli Ziemia jest płaska, tak? I tu możemy stosować ten wzorek na energię potencjalną. Trzeba H było dopisać. Dobra, możemy stosować ten wzorek. To było pole jednorodne. Nie chcę mi się dalej. Jednorodne. Natomiast mamy jeszcze pole centralne. Pole centralne wygląda tak. Jest jakieś centrum, nie? No tu nie ma centrum. Jest jakieś centrum. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że to jest nasza Ziemia o promieniu R, nie? A przeskoczę w ogóle o tego żybu, fajnie. Dobra. To jest nasza Ziemia o promieniu R. Pole centralne jest wtedy, kiedy my na tą Ziemię możemy patrzeć w kontekście takiego czegoś, że jest środek, jakiś promień, tak, który jest narysowany w tym momencie i odległość liczymy od środka w jakiejś tam dystansie. To będzie w dziale nazwanym grawitacją, nie w tym, w grawitacji, gravitation. Natomiast ten wzorek na energię potencjalną, kiedy to H jest dużo większe od R, bądź równe R, niech będzie w ten sposób, czyli o tak o, to wtedy już traktujemy, że H, czyli na przykład odległość ta od Ziemi nasza, jest tam już większa od promienia ziemskiego, czyli w momencie, kiedy już traktujemy Ziemię jako ten punkt i liczymy energię potencjalną od Ziemi, kiedy traktujemy ją jako tam kulkę, to skorzystamy z tego wzoru. Ja nie będę mówił, o co w tym chodzi, bo to jest tak teraz chwilowo bez sensu. Czyli jeszcze raz, mamy pole jednorodne i centralne. W energii potencjalnej teraz będziemy się zajmowali polem jednorodnym, kiedyś tam się zajmiemy centralnym. Pole jednorodne, wzorek taki i mówiłem, że był podpunkt A, czyli w tym momencie, skoro jest podpunkt A, to musi być też B. To za moment przejdziemy do podpunktu B, tylko muszę przerysować tutaj tę rzecz. Energia potencjalna sprężystości, to jest nasz obieg doświadczalny. Okay. Energia potencjalna sprężystości, to jest ten podpunkt B. Okej, okay, co możemy o tym powiedzieć? Wzór to jest kx kwadrat na 2. Ona bardzo często się odnosi do sprężyn albo ewentualnie o takich rzeczy, które mogą się zesprężynić. Kx kwadrat. K to jest właściwość materiału, czyli w tym przypadku podatność na przykład na rozciąganie może być, tak? Bo jedną sprężynę rozciągniemy łatwiej, drugą mniej, łatwo. A x to jest odkształcenie, czyli oto. 2 to 2, no tak najprościej. Dobra, energia potencjalna sprężystości. Tak jak potencjał mówił nam o tym, że coś można zrobić, tak? To energia potencjalna mówi nam o tym, że coś można zrobić. Dobra, i teraz my tutaj z moim operatorem zaprezentujemy, co możemy zrobić. Okej. Okay. Dobra, dobra. O, piąteczka. Super, dziękuję. Okej. Okay. Dobra, to możemy zrobić. Ewentualnie jeszcze mogę się trochę o tak o pobawić, nie? Sobie postrzelać tym. Tak jak widać, oto oło ma energię potencjalną sprężystości. Teraz nie jest naciągnięte, bo wisi luźno, nie? Natomiast w momencie, kiedy ja to naciągam, pach, brawo. W momencie, kiedy ja to naciągam, ta energia rośnie i jest zdolne te ciało, bądź nie wiem, cokolwiek, wykonać ruch, au, i piznąć mnie w łeb, na przykład. O, tak, ten. Czyli energia potencjalna sprężystości, coś rozciągamy, rośnie ta energia, ciało jest zdolne coś wykonać. No i co, energia w sumie to jest tyle.